Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym kontynuować wątki związane z niezbyt starannym i dokładnym tłumaczeniem przykładu Nowego Świata, które w mojej ocenie jest wprost tendencyjne. Dzisiaj chciałbym się zająć listem do Filipian, rozdział 2, werset z kolei 9. Werset 6 był już przeze mnie omawiany. Ale, proszę Państwa, może przejdźmy do rzeczy. Więc tak, przeczytajmy. Biblia Tysiąclecia, 5 wydanie, Filipian 2:9. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Nie dalej jest, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. We wszystkich innych przykładach brzmi to bardzo podobnie, jednak w przykładzie Nowego Świata brzmi ten werset następująco. Właśnie dlatego Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię. Widzicie Państwo? Jest tutaj informacja o innym imieniu. Czy to jest istotne i dlaczego uważam, że jest to istotne i w ogóle czy to jest dobre tłumaczenie, czy tak to powinno wyglądać? No zobaczmy. Zobaczmy może tak jak zawsze to sprawdzam, czyli utwórzmy sobie najpierw w przykładzie Nowego Świata Filipian 2:9. No i przeczytajmy. Właśnie dlatego Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię. Nie ma tu żadnej innej informacji. Dlaczego zostało tutaj dodane inne, ale zobaczmy, może ma być inne, może to ma jakieś uzasadnienie. Otwórzmy sobie przykład z vocatio interlinearny oparty na Nestlalandzie i zobaczymy, jak to wygląda. Filipian 2:9. Dlatego i Bóg go wielce wywyższył i darował mu imię ponad wszystko imię. Koniec. Nie ma żadnego innego, proszę Państwa. Czyli słowo inne zostało dodane ewidentnie do tekstu przekładu. Zobaczmy jeszcze, czy czasem przekład Vocatio, który jest z wydawnictwa katolickiego, czy nie został zmanipulowany. No to otwórzmy sobie oczywiście Filipian 2:9. Sprawdźmy oczywiście, czy to się zgadza. Możemy sobie jeszcze otworzyć drugą interlinię, którą także dla Państwa tutaj przedstawiłem. I zobaczmy. 2:9. No i można, proszę Państwa, tutaj to jest to. Litera po literze, wyraz po wyrazie, zobaczyć, czy to jest na pewno dokładnie tekst grecki. I czy jest on tożsamy z tym, co napisał ksiądz Popowski w Stręciuch Katolicki. Z takimi zarzutami się spotykam, że to przecież jest katolicki przekład. No to przecież ileż to roboty zweryfikować, zobaczyć, czy przypadkiem ksiądz Popowski nie zmienił greki. Każdy może sam osobiście sprawdzić sobie litera po literze, wyraz po wyrazie, czy się wszystko zgadza. Zgadza się, proszę Państwa, nie ma żadnych wątpliwości, bo to się musi zgadzać, bo to jest Nestlaland, czyli musi być ten tekst krytyczny poprawnie słowo po słowie. I tu także nie ma nic o żadnym innym. Jak Państwo zobaczycie w tekście interlinii ESV, też nie ma żadnej i w bezpośrednim tłumaczeniu above every name. Nie ma żadnego innego imienia. Prawda, proszę Państwa? Zobaczmy jeszcze, czy to się zgadza, jeśli chodzi o drugi tekst krytyczny, czyli UBS 5, Filipian 2:9. Musimy troszkę zmniejszyć albo przesunąć. O, tak, w tę stronę. Proszę. No i odtąd. Każdy może sobie zobaczyć. Także, proszę.
proszę Państwa, jest dokładnie to samo. Nikt tutaj niczym nie manipuluje. Tekst ma być jak najbardziej zbliżony do oryginału i nie ma żadnych podstaw, żeby dokładać słowa, których tam nie ma. I proszę Państwa, jeszcze zobaczmy oblubienicę standardowo. Też tutaj ponad wszelkie imię, nie ma żadnego innego imienia. I także nie ma tutaj, proszę Państwa, w Biblii Apologety, Filipian 2,9, też można sprawdzić ze słownikiem Stronga każde słowo. Dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Nie ma żadnego innego. A w ogóle, proszę Państwa, o co chodzi z tym innym i czemu to jest istotne? No jest istotne, bo tak generalnie w ogóle list do Filipian jest strasznie niewygodny, ten drugi rozdział, bo on tutaj po pierwsze Filipian 2,6 zostało zmienione, że to już było, ten film każdy może zobaczyć, proszę Państwa, u mnie na kanale. Dodano, do czego nie miał prawa Jezus. W Filipian 2,9 dodano, że wszelkie inne imię, no bo proszę Państwa, no sprawa jest oczywista. Jeżeli Bóg wywyższył go na to stanowisko i dał mu imię, które jest przewyższa wszelkie imię, no to musi być inne niż Jehowa. Prawda? No bo Jehowa jest tym najwyższym imieniem. No to trzeba dodać inne. Prawda? Nie może być, że przewyższa imię Jehowy. No bo ktoś by mógł pomyśleć, że przewyższa imię Jehowy. Prawda? No to trzeba dodać inne. Tak to wygląda. A w ogóle ten rozdział też, wersety od 9 do 11 wyraźnie mówią, że należy nazywać Jezusa Panem i otwarcie nazywać Go Panem ku chwale Boga Ojca. Oczywiście, bo rozmawiałem też na ten temat z wieloma świadkami Jehowy, bagatelizują świadkowie Jehowy bardzo nazywanie Jezusa Panem. Ot, tyle, że tłumaczą, że wiemy o tym, ale z tej wiedzy nic nie wynika. Nakaz apostolski wyraźnie mówi, że aby każdy otwarcie przyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. No trzeba go nazywać tym Panem. To zresztą było mówione w poprzednich moich filmach. Także proszę Państwa, no, jest to kolejny przykład, kiedy dodaje się słowa, które po prostu mają tłumaczyć zasadność doktryny świadków Jehowy, no i trzeba pewne rzeczy poukrywać, pozmieniać, przedstawić tak, żeby pasowało, żeby było zgodne z doktryną. Nie ze źródłami, tylko z doktryną, czyli z tym, w co wierzą świadkowie Jehowy. I na tym właśnie polega dostosowanie ich przekładu do doktryny, proszę Państwa. Także cóż, dzisiaj tak króciutko, bo i przykład krótki, ale myślę także pokazujący pewną optykę i sposób manipulacji przez Towarzystwo Strażnica. No to myślę, że tyle. Zapraszam do dyskusji i do moich następnych odcinków, które będę sukcesywnie umieszczał na kanale. Dziękuję Państwu. Do widzenia.